Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś finał podróży przez Atlantyk, wyjście spod prysznica i irytująca reklama. To oczywiście nawiązanie do programów emitowanych w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy, kto krył się pod prysznicem. Ostatnie bitwy dzieci na głosy. Finał podróży przez Atlantyk. Kolejną szansę na milion i irytującą reklamę z rekinem w tle. Poza tym będą niegrzeczni chłopcy, człowiek z nową twarzą i dwaj bracia odkrywający tajemnice Sagali. Na początek pierwszy z programów Mask Singer. To już siódmy odcinek tego programu i w tym tygodniu odkryto, kto krył się pod prysznicem. Tym razem na scenie wystąpili wszyscy uczestnicy, którzy pozostali jeszcze w programie, tak więc Słońce, Bocian, Kogut, Kot, Deszcz i Prysznic. Do kolejnego etapu bez większych przeszkód przeszli Słońce, Kot i Bocian. Tak więc w strefie zagrożenia znaleźli się Kogut, Deszcz i Prysznic. Po zsumowaniu głosów widowni zasiadającej w studiu oraz detektywów i jurorów maskę musiał zdjąć Prysznic. Okazało się, że pod prysznicem znajdował się Daniel Kuczaj. I po raz kolejny nie było żadnego zaskoczenia, bo wszyscy od pierwszego odcinka obstawiali właśnie, że pod prysznicem znajduje się Kuczaj, więc nie było tu żadnego zaskoczenia, ale to już od 3 tygodni chyba, czy może nawet więcej, nie ma żadnego zaskoczenia w tym programie. Wiadomo dokładnie, kto kryje się pod tymi kostiumami, tylko ci detektywi juroży nie wiedzą, kto tam się znajduje, choć Joanna Trzepiecińska dobrze wskazała, że znajduje się Daniel Kuczaj właśnie pod tym kostiumem, ale to jest wszystko takie spóźnione, że to jest na ostatnią chwilę, jakby próbowali ratować swoją reputację w tym programie, że tak na ostatnią chwilę nagle sobie przypomnieli, a może to jest Daniel Kuczaj, albo w przypadku i innych osób, które odpadały, w ostatniej chwili strzelano na przykład, że to może być ta osoba, ale w ostatniej chwili, a nie na pierwszy rzut, a widzowie jakoś od razu poznali i tak samo będzie pewnie z następnymi kostiumami, bo już praktycznie wszystko jest rozwiązane, że nie ma praktycznie żadnej tajemnicy, więc ten program staje się coraz mniej emocjonujący. Jedynie co, to widzowie są zadowoleni, że dobrze typowali, bo rzeczywiście te osoby znajdują się pod tymi kostiumami. No i ciekawe, kto będzie następny, musiał ściągnąć maskę. A teraz czas na program The Voice Kids. The Voice Kids, 5. edycja i 3. bitwy. Tym razem do bitew stanęła drużyna Thompsona i Barona. Po raz kolejny pojawiła się 18 uczestników i z każdej z 6 bitew do następnego etapu przeszła jedna osoba. Pierwsze na scenie pojawiły się Ida Warskong, Livia Grzęzak i Patrycja Płech. Trenerzy zdecydowali, że do następnego etapu przechodzi Ida. Później pojawili się Dawid Nowak, Marcel Kotuła i Mieszko Serwatowicz. Do kolejnego etapu awansował Marcel. Trzecie wystąpiły Maja Cembrzyńska, Magda Piątek i Wiktoria Taracińska. W tej bitwie zwyciężyła Maja. W kolejnej bitwie wzięli udział Witek Ptak, Kornelia Markuszewska i Basia Dubyk. Do kolejnego etapu awansowała Kornelia. Następne na scenie pojawiły się Martyna Gregorczyk, Julianna Kytowa i Tosia Zakrzewska. Thompson i Baron zdecydowali, że w tej bitwie zwyciężyła Tosia. Jako ostatnie na bitewnej scenie pojawiły się Maja Janowska, Maria Miszk oraz Karolina Kutypa. Zwycięzką z ostatniej bitwy wyszła Maja. Jeżeli chodzi o sing-off, z pozostałych 6 osób do finału awansowały Tosia, Maja i Ida. A teraz czas na program Przez Atlantyk. Po 7 tygodniach wreszcie przyszedł czas na finał. Łódka z całą załogą wreszcie przepłynęła przez Atlantyk. Na tej łódce znajdowali się Antek Królikowski, Leroy, Zygmunt Miłoszewski, Renata Kaczoruk, Natalia Przybysz i Maja Hirsch. Z powodu niesprzyjających warunków załoga popłynęła na Martynikę, a nie jak wcześniej planowała na Gwadelupę. Przez to podróż wydłużyła się o wiele kilometrów. Uczestnicy poza tym musieli walczyć z niesprzyjającymi wiatrami oraz z niesfornym żaglem, który chyba 3-krotnie się urywał. Ostatni odcinek był chwilą refleksji dla uczestników, których ta podróż skłoniła do głębszych przemyśleń.
A ogólnie podsumowując, ten program raczej był nudnawy, czego wyraz widzowie dali w komentarzach pod różnymi postami na stronie tego programu. A teraz czas na teleturniej milionerzy i kolejne pytanie za milion. Nie tak dawno zawodnik wygrał 500 000 zł, choć mógł wygrać milion, bo znał poprawną odpowiedź. I teraz po niedługim czasie po raz kolejny zdarzyła się taka szansa na wygranie 1 000 000 zł. Niestety i tym razem zawodnik wyszedł ze studia tylko z połówką tej kwoty. Tym razem krok od miliona był Przemysław Stczewa. Przez większość pytań ryzykował, jednak nie zdecydował się podjąć ostatecznego ryzyka w grze o milion. Przemysław Zieliński z Tczewa usłyszał ostatnie pytanie, które tym razem dotyczyło misia Paddingtona i brzmiało tak. Po chwili zastanowienia doszedł do wniosku, że nie jest w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi i nie chce ryzykować zdobytych dotychczas pieniędzy, bo gdyby na tym etapie popełnił błąd, straciłby 460 tysięcy złotych. Tak więc definitywnie i ostatecznie zrezygnował z gry. I okazało się, że była to słuszna decyzja, bo mężczyzna przyznał, że skłonny by był zaznaczyć odpowiedź C, czyli z Rosji, a poprawną odpowiedzią była odpowiedź A, że miś Paddington pochodził z Peru. I co ciekawe, takie pytanie o misia Paddingtona już wcześniej kiedyś padło i również było warte milion, ale tym razem dolarów. Pytanie wcześniej padło w amerykańskiej wersji tego programu, czyli Who Wants to be a Millionaire w 2000 roku. Pytanie otrzymał David Goodman i z pomocą aż 3 kół ratunkowych był w stanie zaznaczyć poprawną odpowiedź i wygrać milion dolarów. A teraz zapraszamy na reklamy, trzeba by było powiedzieć, bo będzie to irytująca reklama platformy zakupowej Shopee. Otóż od kilku dni pojawia się dość irytująca reklama tej platformy zakupowej. Jest to przerobiona wersja piosenki dziecięcej Baby Shark, o której wszyscy chyba by już chcieli zapomnieć, bo był to hit w 2019 roku i jak sprawdzałem, jest tam 10,5 miliarda wyświetleń na YouTubie, więc chyba wszyscy mają już dość tej piosenki. A tu nagle pojawia się w reklamie. Kampania reklamuje specjalną ofertę promocyjną na majówkę. W 30-sekundowym spocie pokazano dziewczynkę, która mówi swojej mamie, że nie są odpowiednio przygotowane na nadchodzącą majówkę. Ta odpowiada jej, że to żaden problem, bo niezbędne produkty można szybko zakupić na platformie Shopee. W tym momencie córka z mamą zaczynają tańczyć, wykonując prosty, powtarzalny układ choreograficzny, w którym obie rytmicznie stukają palcem w ekran smartfona. Każdym stuknięciem pojawia się w ich pobliżu zakupiony produkt. W dalszej części reklamy do mamy i córki dołączają kolejne osoby, które podobnie jak one tańczą, stukając w ekrany swoich smartfonów. Jednocześnie śpiewają. Podkładem muzycznym w spocie, a zarazem piosenką, którą wyśpiewują ci ludzie, jest przerobiona wersja popularnej dziecięcej piosenki Baby Shark. Modyfikacja polega na tym, że zastąpiono słowo shark słowem shopi, a powtarzane w oryginale słowa du-du-du-du-du zastąpiono na py-py-py-py-py. Spoty są emitowane zarówno w internecie, jak i na kanałach telewizyjnych i to chyba najbardziej irytuje widzów, bo niekiedy w tym samym bloku reklamowym ten sam spot powtarzany jest nawet 2 albo 3-krotnie. Internauci krytykują reklamę Shopee, bo reklama, choć rytmiczna i chwytliwa i wybijająca się spośród innych reklam, dzięki wykorzystanej w niej muzyce wzbudza raczej negatywne reakcje wśród internautów. Piszą wprost, że reklama Shopee irytuje i wkurza. Swój wyraz temu dają na Facebooku, choć komentarze są usuwane przez firmę. Choć niektóre można jeszcze przeczytać, zanim zostaną usunięte i ludzie nie przebierają w nich w słowach. Na przykład, no ale reklamę to puściliście potwornie złą. To nie Indie, żeby dawać Baby Shark. Inna osoba apeluje, zlitujcie się i wycofajcie tę skretyniałą reklamę. Inny pisze, że ja widziałem tę reklamę i dzięki niej już nic u was nie kupię. Kolejna zaś twierdzi, że ja mam ochotę wydrapać sobie oczy i urwać uszy. Tak więc okazuje się, że nie zawsze chwytliwa piosenka jest dźwignią handlu i wręcz przeciwnie, może działać odwrotnie. Wydawało mi się zawsze, że już Baby Shark dawno jest za nami, tak samo jak Despacito, które również wróciło w innej reklamie sieci Bricomarché.
Tak więc okazuje się, że gdy coś już było kiedyś popularne w internecie, bardzo często później wraca, tyle że w zmienionej formie. To by były programy z tego tygodnia. Teraz czas na pozapominajki. I na początek pierwszy z programów, a właściwie serial Miasteczko South Park. W oryginale po prostu South Park, amerykański animowany serial komediowy dla dorosłych, tworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a dla Comedy Central. Emisję pierwszego sezonu rozpoczęto 13 sierpnia 1997 roku. Serial okazał się sukcesem i do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych programów Comedy Central. Mimo popularności serial cieszy się niesławą ze względu na wulgarny język, czarny humor, poruszanie kontrowersyjnych tematów i ciętą satyrę na Amerykę oraz Amerykanów. Serial opowiada o przygodach czterech chłopców: Stana Marsha, Kyla Broflowskiego, Erika Cartmana i Kemiego McCormicka, mieszkających w fikcyjnym miasteczku South Park, położonym w dolinie South Park w górach skalistych w środkowym Colorado. Miejscami odgrywającymi w serialu ważną rolę są szkoła podstawowa, przystanek autobusowy, śnieżny krajobraz oraz sklepy i inne budynki wzdłuż głównej ulicy miejscowości, wzorowane na mieście Fairplay. Fabuła odcinków napędzana jest różnego rodzaju wydarzeniami, od zwykłych po nadprzyrodzone, mającymi miejsce w miasteczku. Chłopcy często są głosem rozsądku, kiedy takie wydarzenie przyczynia się do paniki wśród dorosłych mieszkańców, którzy przedstawiani są jako niemyślący racjonalnie, łatwowierni i skorzy do przesady. Bohaterowie często gubią się wobec sprzeczności i hipokryzji swoich rodziców i innych dorosłych. Kolejny z seriali to Tajemnica Sagali. To serial przygodowy dla dzieci, realizowany w koprodukcji polsko-niemieckiej. Serial po raz pierwszy był emitowany w ramach kina Teleferii w 1997 roku na antenie TVP1. Bohaterami serialu są dwaj bracia mieszkający w Warszawie, Kuba i Jacek. Muszą odnaleźć 7 części tajemniczego kamienia nazywanego Sagalą. Sagala to obdarzony potężną mocą kamień, który spadł z kosmosu. Przed wiekami, gdy Ziemia była rajem, służył on ludziom, którzy mogli mieć wszystko, korzystając w imię dobra z mocy magicznego kamienia. Strażnik tego kamienia nazywa się Jarpen. Ponieważ ludzie nadużywali mocy kamienia dla zaspokojenia swojej chciwości, Sagala została rozbita na wiele części. Na koniec jeszcze jeden serial Twarzą w twarz. To polski serial sensacyjny, emitowany na antenie TVN od 4 września 2007 roku do 25 listopada 2008 roku. Twarzą w twarz jest serialem obyczajowym obsadzonym w świecie sensacji. Głównym bohaterem serialu jest Wiktor, pseudonim Waszka, którego życie zmienia się w momencie, gdy zostaje niesprawiedliwie oskarżony o popełnienie zbrodni. Nie mając możliwości oczyszczenia się z zarzutów, ucieka do Szwajcarii, gdzie poddaje się szeregowi operacji plastycznych twarzy. Wiktor spędza w Szwajcarii 2 lata i poznaje Martę, lekarkę, która podjęła się zmiany jego twarzy. Oboje powoli dobrze się poznają i zakochują w sobie. Marta zachodzi w ciążę. W czasie pobytu za granicą bohater postanawia zmienić swoje życie. Niestety przeszłość dogania go szybciej niż się tego spodziewa. Żeby zacząć normalnie żyć u boku ukochanej kobiety, musi zrzucić z siebie ciężar niesłusznych oskarżeń. Po powrocie do Polski Wiktor za wszelką cenę stara się wyjaśnić okoliczności morderstwa, o które został posądzony, i znaleźć prawdziwego zabójcę. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.